Witamy wszystkich. Dzisiaj z dworca kolejowego w Czechowicach Dziedzicach. Tam są budynki dawnej walcowni metali Dziedzice, zbudowane jeszcze z czasów austriackich. A joje na stacji kolejowej Czechowice Dziedzice. Tam stoi szynobus do Zebrzydowic, do Cieszyna, ale przez Zebrzydowice. Czyli przez Czarnolesie też pojedzie kolej śląska. Natomiast tutaj mamy dworzec dziedzicki, wybudowany w czasach austriackich, w czasach budowy kolei, uprzywilejowanej kolei północnej cesarza Franciszka Ferdynanda. No niestety budynek nie jest zbytnią wizytówką miasta, zwłaszcza po tym, jak uderzył w niego wagon. Ale pamięta czasy austriackie. Czasy Franciszka Józefa, cesarza Austrii, który wybudował ten budynek. Jesteśmy w Cugu, Wielku na stacji. Słuchajcie, są my już w Żardoniu, przy schronisku PTTK Zwardoń, dworzec Beskidzki, tuż przy samej granicy ze Słowacją. Jakżech wysiadł z Cuga, to kolejarz mi go do, że szoł z psem piechty z Bielska do Cieszyna. I fajnie mu było. Taki fajny, sympatyczny hop. Pozdrawiamy go. Z kolei śląskich, oczywiście naszych, regionalnych. I są my na Beskidku, we Zwardoniu. Tutaj jest też wyciąg. Orczyk. A tu widać. Ochodzi to. Cała ta przełęcz zwardońsko. No i Baranio Góra. Widzicie, roztomili tak to się buduje w górach z drzewa. Taką chałupa zacięto tu je. Coś tak fajnie to wygląda. I taki zapach tego, tak wonio tym drzewem. Fajnie. O, jakieś cyklisty tam jadą. O pierunie. Koło się mi przewróciło.
I znowu was witam, pięknie roztomili. To ta klimatyzacja w pociągu, w cugu. Słuchajcie, Jerzech przy nowym wyciągu narciarskim na Rachowcu w Bardoniu. No i kiedyś Rzech tu godął, że muszę tu kiedyś dotrzeć. Dzisiaj to całkiem nieplanowane jest, żeś tu dojechał, ale to oznacza, widzę, że tu jest kanapa czteroosobowo. Te krzesła. No do narciarzyta to jest naprawdę full wypas. No i wszystko na to wskazuje, że przyjada tu kiesi w zimie, żeby ten stok wypróbować, bo widać, że to jest dość fajne, dość taki strumowe. Najdłuższy wyciąg w Zwardoniu ponoć. Widać, że to tu jest dość nowe wszystko. I łączna długość tras zjazdowy 1800 metrów. Super. Długość wyciągu 1200 metrów. No to jest naprawdę fajnie. 9.16, czyli nie ma oświetlenia? Jest oświetlenie. Ale naprawdę fajna okolica, tam widać Pilsko. Ja, Pilsko. Tam jest moje koło. Se stoi na Rachowcu. No i znodek tutaj trasę Eurovelo R1. I no jedyne co mnie martwi, to to, co widzę na horyzoncie. Że się pogoda coś może spierdzielić. No ale nie ma wyjścia, choćby i w deszczu. Pojadymy. Ciepło jest, także nie ma źle. Tam jest Baranio Góra. I cała ta przełęcz z Bardońsko. Pozdrawiamy też. Tu jest Rachowiec. O. Pozdrawiamy też Czechowickie Towarzystwo Cyklistów, które dzisiaj też jechało tym samym pociągiem, no że rano. Oni jechali na Ujsowy tam chcę pojeździć na Słowację. Ja też dzisiaj pojadę na Słowację na granicy z Rzechą. O, tam jeszcze widać, ochodzi to z Koniakowa. A zrobimy jeszcze fotka. Cyk, jest fotka. Ja też był już częściowo na Słowacji, na samej granicy, no a za chwilę myślę, że dotrzymy na Słowację. Niezależnie od pogody, Słowacja, Czechy, Trójstyk. Mamy rozkłady jazdy cugów z Wisły, z Wardonia i Cieszyna. Także zabezpieczenie techniczne w miarę jest. Tutaj w tej torbie też jest zabezpieczenie techniczne, nawet jakieś trzoski się mi tu trafiły jeszcze. Tu się rower, znaczy się koło mi pobuliło się na trzoskowisku koło tej chałupy, co tam budowali z tego drzewa. I trzoski jakieś są na torbie, ale to zleci. Mam nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje nam planów. W podbuczku sprób, żeby było dobrze. Ja tymi glajdami, że już dzisiaj jechał cugiem, jademy dalej. Kańsimy się cofnęli, ale gnomy dalej. Piękna trasa tu jest. A
a w Dziwiorze Łazun. Słuchajcie, Rostomili, to jest dawny terminal graniczny w Zwarduniu, wybudowany za prawie 36 milionów złotych. I co? I dupa, bo stoi pusty. Bo Polska i Słowacja są w Unii Europejskiej, są w strefie Schengen i nie ma odpraw granicznych. I po co to budowali? A to budowali kilka roków przed wejściem do Unii. Bo oni myśleli, że Polska wyjdzie szybciej do Unii jak Słowacja. I po co to było? Teraz to stoi puste. Nie ma pana, co by to sprzedać. Są to sprzedawać, nie ma chętnych. No i tak to stoi puste. Tam jakiś sklep jest jedynie. Tu jest ta ekspresówka ze Żywca, właściwie to ona już jest ze Bielska, no między Przybędzą a Węgierska Górka, Milówka, tamten odcinek to jest jeszcze niezrobione. Słowoki budują po swojej stronie, zresztą to chyba byśmy widzieli. To jest Bahnhof we Zwarduniu. A teraz wam pokażę, jak wygląda granica na kolei. Tu widzicie, możecie sobie spojrzeć, jest granica na kolei. Tu już macie Słowację. A tu jeszcze jest Polsko. Rostomili ludkowie, są my na granicy polsko-słowacki. Tu jest Polsko. Tu już jest Słowacja. Taki oto dziwny drogowskaz. I są my dokładnie na przełęczy Zwarduński, a jademy do Szkalitego na Słowację. To jest dalszy ciąg tej linii kolejowej od Zwardunia, a Jorzech już jest na Słowacji. Przy okazji, że chciał sprawdzić, jak to będą nas kontrolować, bo Schengen jest zawieszone przez polskich. Przez polskie władze. No i się okazuje, że nikt nas nie kontrolował. Zobaczymy słowacki przystanek kolejowy, jako to tu też wygląda. Czysto. Dobre to mają Szkalice Serafinów. Ja. Pozabierane na trzy spusty. Ale fajne to tu mają. Jak? To w Czarnolesiu takiego nie ma. A jeszcze obejrzymy, jak to tu. Wlaki jeżdżą. I to już jest Słowacja. Pięknie tu jest. Skalite. I kołchoźniki na słupach. Kaj se muzyczka puszczają, a i coś kiedy mi tu zaczyna robić. I to już jest ta główna
druga z polskiej granicy. To jest Wardunia. Słowacja, słowackie chałupy. Słuchajcie, Rostomili leje na Słowacji, leje w skali tym. Byłem przed chwilą w sklepie. No i powiem wam szczerze, że dla prawdziwego Ślązaka, czyli dla Polaka, jeden piorun jak zwoł, tak zwoł, nie ma żadnych problemów z dogadaniem się. Wszyscy wszystkich rozumieją, każdy go do po swojemu. A to jest pamiątka naszej wspólnej przeszłości, komunizmu. Gwiazda pięcioramienna, symbol komunistów, sierp i młot, symbol Związku Radzieckiego. I wieczna Jasława. Hieronim Padlim w bojach za swobodę i niezawisłość naszej radiny.
No jeszcze coś z rosyjskiego się pamięta. Proszę, tu jest pomnik sowiecki, a tuż obok, co? Kościół. U nas jest ustawa antykomunistyczna, żeby takie pomniki, takie miejsca usuwać. Na Słowacji mają się one całkiem dobrze, jak widać. Kwiatki poskładane, wszystko git. Koło kościoła. A tam widzimy budowaną autostradę D1, chyba. Ze Zwardonia do Żyliny i dalej do Bratysławy. Są my już w Czornym na Słowacji, kole kościoła. A tutaj mamy pomnik, no, człowieka, którego chyba w Polsce nie trzeba przedstawiać. Jest to święty papież Jan Paweł II. Kościół w Czernym. Warto też powiedzieć, że za tydzień w Polsce wyjdzie papież Franciszek na Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. A tu jeszcze papież Jan Paweł II. Nasz polski papież. Słuchajcie, Rostomili, sumy na Słowacji, jeszcze tamty chałupy, to już jest czesko-herczawa, tam pojademy zresztą, ale tutaj przed nami mamy ganz piorunowy wiadukt. Słowacko autostrada się buduje, autostrada, dalnica, po słowacku, po czesku dalnice, piorunowy wiadukt tu jest. Podziwiajcie się, jaki to przysło tu jest wysoki. To jest chyba ze 100 metrów wysoki. No nie, ze 100 metrów to, że trochę przesadził. Tu jakieś chałupki odbudowy są. Podziwiajcie się. Raz, o pierunie. Pierunowacie wysoko. Jak się kręcę. To co się nie może uwierzyć. To tak wysoko. Autostrada. Słuchajcie, Rostomili, od słowackiej strony na turystyk nie zajadymy. Ta droga jest tam rozkopana. Fest, zakaz jest zresztą. Za wyjątkiem pojazdów budowy. No i pojademy ze Słowacji na Czechy, na Herczawa. Słuchajcie, Rostomili, tam jest Wawrzaszczów Gruń. To już jest Jaworzynka, to jest w Polsce. No, a to tutaj już jest Herczawa w Czechach. Słuchajcie, kombinuję, jak się przedostać ze Słowacji do Czech. No, kiedyś była jako cesta mało, ścieżka, jak się szło z Czarnego do turystyku, teraz nie ma przez ta pieprzona autostrada. Ciągle to jest w budowie. Mają to oddać za niedługo. Ale zobaczcie, jak to jest pieruńsko wysoko w tym miejscu. No. Pieruńsko wysoko. No, budują fest. A teraz będzie przerwana reklama. No i choralki, słowacki baton, w Polsce znany jako góralki, kupione na Słowacji w Skalitym. Muszę stąd jechać, bo jakieś muchy mnie tu żerą strasznie, a trochę też pyrszczy, no to jadymy dalej. Witamy w Ospieknie, już my są na granicy, ale uwaga, to nie jest granica Polski. Tu jest słowacki słupek graniczny, ja, słowacki graniczniok. Moje koło i czeski graniczniok. My są na granicy czesko-słowackiej. Ona idzie tak jak ta druga, środkiem tej drugi, tej cesty.
To jest granica, która powstała dopiero tak de facto w znaczeniu państwowym 1 stycznia 1993 roku po rozpadzie Czechosłowacji. Wcześniej to była no taka granica między Czeską a Słowacką Republiką Socjalistyczną za czasów Czechosłowacji. No, teraz jest to już oficjalnie granica państwowo. Prosto mili, są my na granicy czesko-słowackiej, z lewej strony Czechy, z prawej Słowacja. Granicą jest ta droga. Zaraz tam już po prawej stronie widzicie pewnie słowacki słup graniczny, graniczniok po naszemu. Ja widać go je. Tu jest Słowacjo. Zaraz będzie pewnie czeski słupek graniczniok. Jest czeski, widać go. Proszę, żaden by się nie spodziewał, że tu jest granica. Zaś jest słowacki. I zaś czeski. I chałupy. Tam u góry na kopcu jest polska granica. Słuchajcie, Rostomili, Jerzech już na trójstyku polsko-czesko-słowackim. To jest strona słowacko. Niestety nie przelezymy tam, bo nie ma mostu. A kiedyś tutaj był. Kiedyś był most, co się tutaj robią. Tam jest słowacki monolit. A faktyczny trójstyk granic, gdzie spotykają się trzy państwa, to jest to. To jest to. Słowacja jest naprzeciwko, po drugiej stronie. Tutaj z lewej jest Polska, z prawej Czechy, a Słowacja jest tak naprzeciwko tam. I zrobimy zdjęcie. Tam widać Słowacja. Nie przelezymy tam, także nasze starania i tak ze strony słowackiej byłyby na marne. Chociaż no, to nie ma tak strasznie, jeszcze by się może jakoś tam udało. Tu już jest granica polsko-słowacko w tej krzipopie. Tam już jest czesko-słowacko, a tu jest polsko-czesko. Słup graniczny widać na czeską stronę. Na chwilę zaśmy zawitali do Polski. Co mnie tutaj zadziwiło, to co się tu dzieje. No i przede wszystkim, że uwidział nowy polski słup graniczny. Fajnie to wygląda. A tu już jest Czeska Republika. Monolit Czeskiej Republiki.
Słuchajcie, Rostomili, tak to tu wygląda, tam są Czechy, tu Słowacja, a tu coś się dzieje po polskiej stronie, też jakoś i budowa, jakoś i kapliczka tam chyba powstaje. No, takim w górolskim stylu. Coś się tu dzieje. I faktycznie coś się dzieje, bo powstał tutaj nawet krzyż i ten krzyż jest częściowo z kamienia. Słuchajcie, tamże przeczytał, że czemu nie ma tego mostka, bo jest rekonstrukcja tego mostka, czyli będzie nowy. I zaś widzimy Ochodzitą z innej strony całkiem. Są my w Jaworzynce, widok na Słowację. Las je na Słowacji. A jo, jadę do Trzycatku w Jaworzynce. A potem zaś na Czechy. Jademy do Herczawy. Widać ten słowacki wiadukt. Tam widać sterno, ziemioki, kartople po śląsku i stare budy graniczne. Bo my są zaś na granicy. I to tyle wizyty w Polsce. Oczywiście kiedyś i pieron musiał mapa popisać. Ja. Zaś ten piękny słup graniczny. Pięknie to wygląda, no. Banda pieruńsko porysowała jakąś mapę tutaj. Co za pieruny. Mądre to. No nie. My teraz pojademy zaś do Czechów. Bo teraz czesko trasa będzie, słup graniczny polsko-czeski, taki są jak na granicy czesko-słowacki, tylko będzie P. No, P będzie. No oczywiście kierosimenda też musiała to popisać.
Boże święty, na głupota nie ma rady. Dobra, tu są Polski znaki graniczne. Nie znaki graniczne, tylko trasy rowerowe. Chyba Brzacze to jest dzielnica Jaworzynki. Trasa tandemowo, o proszę. Się zaczyno. Na Jasnowice pojadymy. Nie, o proszę, bardzo trudna trasa górska. No. Jasnowice i Stebno, a my jadymy na Jabłonków. Do Czechów. Tam. Na Jabłonków, na teraz taką mosty u Jabłonkowa, o na Herczawę, Jaworzynka, Łupienie, proszę, Komorowski, Gruń, nie widać tego, teraz widać, o mosty u Jabłonkowa, Bukowiec, Usikory, nad Ilku, Herczawa, nad Ciernym, Cierny to jest Słowację, nad Trojmezim, czyli Trójstykiem, nad Ilku, Komorowski, Gruń, dalej po Czerwene, na Girową, o proszę. Cyklotrasa Radegast, Euroregion Śląsk-Cieszyński, gwiazdy Unii Europejskiej i Wieża Piastowska w Cieszynie. Słuchajcie, zajadymy po granicy, tyle że z lewej jest Polska, a z prawej Czechy. Słuchajcie, Roztomil, tak się patrzę tutaj i nie wierzę. Okazuje się, że w Jabłonkowie też są uczestnicy Światowych Dni Młodzieży i to są uczestnicy z Włoch. U nas w Czechowicach są, w Czechowicach, w całej gminie są Francuzi, tutaj są Włosi. To jest dziwne, bo to tutaj my są w Czechach już. Ale jak widać, nawet tutaj pojadą na mszę do Bielska Białej. No proszę. No proszę, bo Herszawa kiedyś była właśnie częścią Jaworzynki. Tutaj jest drewniany kościół w Herszawie. I my wlezymy do tego kościoła. Kościół świętego Cyrla i Metodego w Herczawie. Obraz Jezu, ufam Tobie. Święty Cyryl i Metody. Piękny kościół i Jan Paweł II. I po polsku napisane. Z Herczawy jedziemy do Groty Matki Boskiej.
grota. Słuchajcie, to już jest grota Matki Boskiej w Herczawie. Cykliści czechowiccy tutaj byli, ale pominęli ją z jakichś tam powodów. Oni tu byli całkiem niedobro, pozdrawiam ich wszystkich. To jest właśnie ta grota Matki Boskiej. Dite moje, kam beżisz? Ja jestem twa matka. Zdatowisz? Broczne te miluj, zdepostuj malu chwili, než ja ti pożegnam, nyni wsiak mnie ty pozdraw. Pozdrawiam. Zdrowas Maria. Czyli dziecię moje, gdzie zdążasz, gdzie bierzesz? Ja jestem twoja matka, wiesz o tym? Zawsze cię kocham. Więc zatrzymaj się na chwilę, a ja ci pobłogosławię. I tak ty mnie pozdrów słowami modlitwy, zdrowaś Maria. Ta grota pochodzi z 1937 roku, tak więc z czasów przedwojennych. Ale co dziwne, widnieje na niej słowacki krzyż. Krzyż słowacki. A jesteśmy w Czechach, a Słowacja jest gdzieś tam, tam przed nami. A tam gdzieś jest Polska. A tu jest moje koło. Z Herczawy do mostów u Jabłonkowa. Ależ pieruńsko kręto druga. Ja tu już wiele razy jechał. Fajna trasa. I tutaj już skręcamy z trasy. Teraz jademy ładną trasą widokową na piosek. Herczawy już 5 km. Jedziemy. Piękna trasa tu jest. O, asfalt się zaczął, no proszę. To jest jeszcze lepiej. A jak się cyklista tam rauje pod górę. Ale już tu jest pieruńsko ostry zakręt. Jak się pierdnie. Thank you.
Tak, to było fajne. Słuchajcie, Rostomili także dojechał na szczyt Studenicznego w Czechach. Studeniczny. I trasa na Polgruń, na Studeniczny, na schronisko tam było, na Jabłonków. I tam pojadymy właśnie tą 60-80. Tak jak cykliści Czechowicy jechali. O! Mosty u Jabłonkowa, Wielki Połom, no proszę, to 7 km, pierunie. Girowa, tam my byli, Bukowiec na Jabłonkowski Przesmyk, czyli przełęcz na mosty u Jabłonkowa. O, widzicie, przy tym Jabłonkowskim Przesmyku jest narysowany narciusz, bo tam jest oczywiście ski areal mosty u Jabłonkowa, a my jadymy tą trasą 60-80. Piwną trasą od Radegasta. Radegast, znane słowackie piwo. Albo czeskie? A pieron wie. Tutaj jeszcze ktoś i kartka napisał, że stracił się mały czarny piesek, co się zwie Misza. I tutaj macie numer telefonu podany, kaj macie dzwonić. Stratil se mały czarny piesek imieniem Misza. Wolejte prosim. 739827717. I słuchajcie, Rostomili, tutaj już mamy piękny widok na Jabłonkowskie Siodło, na przełęcz Jabłonkowską. A tam, czy to tam nie są przypadkiem mosty? Ten ski areal? Chyba ja. Ja, to jest ski areal mosty. I tam ktoś je. To są mosty u Jabłonkowa. No proszę, nie sądziłeś, że to będę widział. A teraz powiem do Czechów coś. Witamy Was na uziemi Czeskiej Republiki. Ja jestem z Polska, ja jestem Roba. Ja jestem obcian Polskiej Republiki. A zdrawiam Was serdecznie, nasi bardzo dobre przyjaciele Czesi. A jestem rad, że mogą być we Waszym kraju. We Waszej Czeskiej Republice. No, już jest 6 wieczór prawie. Jorzech je na rozstaju dróg z Jabłonkowa na Piosek, a my jadymy właśnie na Jabłonków. Jabłonków 3, Piosek 2. Tu się właśnie kończy, tu są mapy taki. Trasa się tu kończy. Ta 60-86. Na Herczawa tu się do zajechać. Moje z Herczawy właśnie jada. I na Jabłonków to jest jakiś 4,5 km. To już doprawdy. Potem będzie już prosto droga na Cieszyn. A ja je na szczycie Plniawy na Hajence. I tu mamy już na dłoni, na ręce przełęcz Jabłonkowsko. I widoczne góry Beskidu Morawsko Śląskiego, Jaworowy, Girowa, nie Girowa, tylko na Łysej Chory nie widać, bo zasłaniają. Słychać przejazd, szczerkają kajsi na przejeździe. Piękne tereny. Przełęcz Jabłonkowsko, Jabłonkowski Siodło. To nie ma szczerkani na przejeździe, to je wołani na mszę w kościele. Tutaj niedaleko, w takim małym kościółku nowym. I tam wołają, tam pepiki czekają na mszę. Chociaż łuni to tam za bardzo na mszę nie chodzą, oni w ogóle kościół mają we życi. No i muczki. To już jest centrum miasta Jabłonków na Zaolziu. Są my już w Jabłonkowie na Zaolziu, na Śląsku Cieszyńskim w Czechach. Tu jest kościół, a na kościele Polskofana. I ogłoszeni o Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie, kiedy już będą za tydzień. To jest szok.
Wygląda na to, że tutaj też mają gości. A to już, mili Państwo, roztomili ludkowie, to jest widok na Czantoria. A Wielko Czantoria ze zachodniej strony, od strony trzech, tam widać ta wieża widokowo kieruje widoczną też z polskiej strony. Słuchajcie, roztomili Jerzech już we Wędryni. We Wędryni. Kajmieszko, znano. Piosenkarka. Niejako Ewa Farna. I tu chodziła właśnie do tej szkoły. To jest jej szkoła. I góra. Słuchajcie, roztomili, po raz kolejny rzech jest przy wapiennikach we Wędryni. Wapienniki, widzę, że tutaj coś było rekonstruowane, jeden wapiennik, i wypolali wapno. Tak to wygląda, taki wielki kumin i drugi. A my są we Wędryni. Kaj mieszka Ewa Farna. Skąd pochodzi? Skąd je Ewa Farna? Widzicie, gmina Wędrynia. Jeszcze raz na te piece zaglądniemy. No i teraz już jademy w stronę Trzyńca, w stronę Cieszyna i Kuchałpie. Słuchajcie, mamy taką oto niespodziankę na trasie. Ktoś se leci balunem. Leci balonem kiedyś. A jo, jada pod nim. We Wędryni. Pierunie. Słuchajcie, roztomili, to już jest rzeka Olza koło Cieszyna. I tu jest takie dosyć specyficzne miejsce, kaj granica. Tam widać słup graniczny po polskiej stronie. O, i nawet widać datę, w której ta granica, rok, w którym ta granica była wyznaczona. A więc tam jest z lewej Polska, z prawej Czechy. I to se tu tak idzie i skręco w lewo, i tu jest teraz tak, że lewy brzeg jest w Czechach, a prawy w Polsce, a jo, jest w Czechach. O, i tak granica idzie, lewe to jest w Czechach, prawe w Polsce. I tak oto żegnamy z Czechami, z Republiką Czeską, już w Cieszynie czeskim, a za chwilę będziemy w polskim. Replika wieży piastowskiej.
i rowerowe przejście graniczne czeski Cieszyn, Cieszyn Polski. Czechy i Polska. To już jest Most Wolności w Cieszynie. Tutaj jest Polsko, kaje trasa rowerowa. Tam już są Czechy. Na drugiej stronie i Olza, rzeka, która graniczy w Cieszynie. Most Wolności. I Cieszyńsko-Wenecja. I zaśmy są w Czechach.
dworzec czesko-cieszyński. Herb czechosłowacki. Słuchajcie, to jest dworzec w czeskim Cieszynie, bardzo podobny do dworca w Bielsku Białej. Tak to już jest, dobrą kawę tu robią. A to już rynek czesko-cieszyński, czeskiego Cieszyna. Teraz to nie wiem, mogą w dupę ugryźć. Polska zawiesiła układ Schengen. Nikt nie kontroluje. Jako to jest. To już jest rynek polskiego Cieszyna. No słuchajcie, już jest w Skoczowie. Kapkę w Goleszowie popierniczył droga, ale nie ma źle. Na Wiślance, że jest w Skoczowie. Słuchajcie, już jest w Skoczowie. Kajci, że pobłądził koło Goleszowa. Ale żeś już je na Wiślance w Skoczowie, jada przez ten most nad Wisłą. Pięknie to wygląda. Wiecie co? Loda bych zerwał. Muszę sobie kupić. Jaki ciachuj loda jest. Wisła w Skoczowie. Jak będzie kajaków tam szczela, to tam zajadziemy. No do chałupy je jakieś 15 kilometrów, nie ma źle, jadymy. No to już są ostatnie kilometry, właściwie metry, 130 kilometrów żeś zrobił. Jada już ku chałupie. Zima, ale... Nie ma źle. Ciepło je.
trip się udał. Runcko. Ze Słowacji aż do Ligoty. No i finiszujemy. No i zajechał się. No, koniec wyprawy 23. 131 km.1500 mi szczeliło, no. 131. No proszę. 1500 km w tym sezonie już. I 131 dzisiaj. I kończymy. Dziękujemy za uwagę. Rower pomogą, zrobione. Highland.